szeregu. I uwaga, ruszyły. Tym razem bardzo ładny start. Tutaj chociaż dwójka ma pewne problemy, a poprowadziła Vincian. Zaprzęg numer jeden. Na drugim miejscu jest na razie trójka, Pepidżet, ale już do przodu poszła Texana i ze stratą tutaj kilkunastu długości ruszyła Ica Maja Werderi, z którą Robert Koenigsmann miał problemy na starcie. Wchodzą w pierwszy zakręt, zdecydowanie prowadzi Vincian i Leszek Piotrowski, to jest zaprzęg numer jeden. Na drugim miejscu Texana i Łukasz Kuryś, zaprzęg numer 5. Na trzecim Pepidżet, czyli zaprzęg numer 3, z Sylwestrem Bagińskim, ale nie, tam już do przodu przeszła Teti Denozi i ona jest na miejscu trzecim, ale zaczęła galopować i w takim przypadku powożący ma obowiązek wycofać ją na koniec stawki. A więc zatem zmienia się to wszystko jak w kalejdoskopie, a tymczasem Ica Maja Werderi, zaprzęg numer 2, który stracił troszeczkę na starcie, już dołączył do stawki i ma jeszcze tutaj wszelkie szanse na zwycięstwo. Zdecydowanie prowadzi Vincian numer 1, na drugiej pozycji Texana numer 5. To jest czołówka, dalej razem są Pepidżet i Ica Maja Werderi, czyli zaprzęgi numer 3, numer 2, ostatnia na razie Teti Denozi, zaprzęg numer 4. Mają konie do pokonania, jeszcze około 1300 metrów. Dobrze radzi sobie Vincian, chociaż jej przewaga jak gdyby w tej chwili zmalała. Czyżby zaczęła słabnąć? No zobaczymy, natomiast tam do przodu, tam awansuje Ica Maja Werderi, zaprzęg numer 2. Już jest na drugim miejscu, zatem Vincian, Ica Maja Werderi, Texana, to jest czołówka, te trzy klacze, za nimi Teti Denozi. I na ostatniej pozycji Trump troszeczkę nie radzi sobie na razie Pepidżet, ale idzie po małym łuku i tam zyskuje na zakrętach. Nadal Vincian numer 1 i teraz będzie atakowana prawdopodobnie przez zaprzęg numer 2, czyli Ica Maja Werderi i Robert Koenigsmann. Na razie ta kolejność, na trzecim miejscu jest piątka Texana i blisko Teti Denozi, na ostatniej pozycji Pepidżet. Przed wyjściem na prostą Vincian. Vincian, ona wyprowadzi na prostą, blisko niej Ica Maja Werderi. Na razie te dwa konie. Vincian na razie lekko ucieka, Ica Maja Werderi, no troszeczkę nie może przyspieszyć, ale może jej się uda. Zbliża się centymetr po centymetrze do prowadzącej Vincian. Na razie te dwa konie, za nimi na trzeciej pozycji Texana ma stratę, ale tam próbuje finiszować przy kanacie. Zatem teraz obejmuje prowadzenie już Ica Maja Werderi. Ona minimalnie wysuwa się na pierwsze miejsce. 200 metrów do celownika, walczą dwa konie. Ica Maja Werderi numer 2 i Vincian numer 1. Te dwie klacze 100 metrów przed celownikiem, zacięta walka, ale minimalnie pierwsza Ica Maja Werderi i wygrywa ten wyścig powożący Robert Koenigsmann. Na drugiej pozycji Vincian numer 1 i na trzeciej Texana numer 5, teraz Pepidżet na czwartej pozycji i na ostatniej mocno zmęczona Teti Denozi.